Messie, siema! Zapraszam. Siema. No siema, dzisiaj fajny dzień, nie? No! Nie wiesz? Wiesz? 10 stopni. 10 stopni, słońce. Mega, mega, normalnie dzisiaj jest... I nowy mikrofon! I nowy mikrofon, słuchaj, i beta sprzedana. 300, 300. Drona bierzemy ze sobą. Tata... A masz baterię w końcu? Mam. Mam baterię. Cię pozdrowienia od Wiza, od Krzycha. Myślisz? Słuchaj, Kuba, pierwsza próba jazdy na kole będzie? Zakrętasy, wywijasy? Może? Glebasy? Glebasy? Nie. Kuba, ciuchy? Ciuchy, motocykle. Leżak! Leżak bierzemy. Co tu się dzieje? Tylko leżak wystawiliście? No tego bierzemy, no. A jak? 300, 350 leci na strzała. Beta! Nie możesz przestać. Bestia czy beta to było? Bestia beta. Wszystkim ja muszę namieszać w głowie, nie ma. Nawet Tomkowi. Jedziemy. Trzeba wziąć leżak, żeby odpoczywać. No. Może jakiś widz przyjedzie, nie? No. A moja czapa! Czapa Maciejowa, hard enduro. .pl Kuba reklamuje. Torby ładuj, buty ładuj, kaski. Kuba, jeszcze nie wyjechaliśmy jeszcze, a ja już zmęczony jestem, słuchaj. Ponapylałem. Patrz, deszcz pada. O. Będziemy popylać w deszczu teraz. Najlepsza pogoda. Najlepsza pogoda na enduro. Na enduro musi być było to. Tam coś jest, jakiś samochód. Wesoły bus. Wesoły bus. Z nami gna. Z nami hej, gna. Hej, hej, hej. Hej, hej, ha. Na enduro czas. Ra, pa, pa. Tam było? Co nam spadło? Leżak. No, leżak. Na mojego sprzęta. No, widzisz? I na twojego. Na mojego też? Siema, siema, byki, hejos. Dzisiaj enduro, czyli żwirownia w Łojewie na trzy motocykle, czyli Beta 350 RR, czyli jazda na kole, skuter, jazda na kole i MRF-a 120 kuboka, nauka jazdy. Enduro. Zapraszam, deszcz leje, ale jest naprawdę mega, mega. Mamy ze sobą drona, będziemy kręcić z drona. Z Kuby kamery, z mojej kamery, może i z tej kamery. Nie wiem, zobaczymy. Świetną pogodę mamy, deszcz leje. No naprawdę jest elegancko. Odpalam moją brykę bestię. Lecimy! Zmiana mapy. Deszcz leje. Ubieraj kask, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Lecimy, nie śpimy. Enduro! Motocyklem to się nie zapomina, tak jak ja sobie na rowerze. Powolutku. I za chwilę też będziesz wduszał i się zatrzymywał, tak? Przejedź tam. Jak chcesz się zatrzymać, wduszasz sprzęgło. Tylko.
powoli puszczasz tylko sprzęgiełko przy ruszeniu. No i trochę gazu, troszkę. I nie puszczaj mocno, lekko. Sprzęgło. I tak się będziesz teraz uczył. Teraz sobie pojedziesz tam, żeby nawrócić. No. Tu sobie prosto, tam zakręcisz gdzieś, przyjedziesz do mnie i się zatrzymasz, dobra? No. Nie puszczaj tego sprzęgła tak szybko. Wolniej. I przy końcu nie puszczaj go całkiem. Czyli teraz mam puścić lekko? Leć powolutku. Powolutku? I trochę gazu, tak. Ale nie puszczasz go, żeby ci odskoczyło. Powolutku. A jakby odskoczyło? Żeby co? A jakby odskoczyło, to co by się stało? No źle, no. Ruszasz niepłynnie, a tu chodzi, żebyś płynnie startował. Płynnie, bez szarpania. Aha. Powolutku. Na razie biegów nie zmieniaj. Tu prosto jedziesz i tam sobie zakręcisz, tak? Tam. Tak, ale tu jedziesz prosto, nie skręcaj. Przy starcie się nie skręca, Kuba. Aha. No jak się uczysz. No, dobra. Powolutku. Ucz się puszczać sprzęgła płynnie i powoli. Tak się puszcza sprzęgło, patrz. A ty robisz to tak. Tak. I trochę gazu. Ale będzie dużo nauki dzisiaj. No. Sprzęgło. Sprzęgło. Bieg. Troszeczkę i powolutku puszczasz i jedziesz. Powolutku, równo. I trochę gazu. Dobrze. Udało się. Ale i tak chyba będzie musiał zmienić ten bieg. Ale dobra, na razie niech sobie męczy na jedynce. To ja też. A pojeżdżę z nimi tak. Słuchajcie, jest tak, że powiem tak, że dla mnie jest ważniejsze, żeby Kuba pojeździł i się nauczył, niż moja jazda. Także tu nie będę za dużo jeździł tym moim sprzętem. A tu już szukałem, słuchajcie, tego. Nie pójdzie tak łatwo. Tutaj już na stojąco w takim błocie. I balans złapać. Umie wzięła sobie przeskoczyć. Wiedziałem! Kuba się porwał. A to jest naprawdę trudne. Jak twoja bestia? O, zakręcił.
sprzęgło. Dobrze, luz. Musisz mocno puknąć. Rozumiesz? No. Zdecydowanie. Już masz prawie opanowane, Kuba. No tylko to sprzęgło bardzo. Tak. Proszę. Bo tak to tu wszystko mam. Teraz takie ćwiczenie. Jedziesz, nawracasz. No. I tu się zatrzymujesz. Potem jedziesz, nawracasz i tu się zatrzymujesz ze sprzęgłem. I próbuj biegi zmieniać. No, see you. Nara. Teraz. A mogę teraz lekko gaz, tak? Co? Mogę teraz lekko gaz. Możesz, no pewnie. Teraz jak mam lekko gaz, to lekko sprzęgło. Tak. Super, super! I dwójeczka, pamiętaj. Jo! Pojechali. Kuba! Takie błoto to nie, bo słuchaj, chodź, ci wytłumaczę. Takie błoto z kolejnami. No. To można jechać, ale musisz już, wiesz, trzymać, dociążać tył i stać. Aha. Także na razie nie. Tam pchamy się na te piachy, na te podjazdy tam. Okej? Okay? Okej. Okay. Widziałeś, jak ja tu musiałem pracować? No. A mi fajnie szło, nie? No, ale mi... Trzeba umieć, wiesz, wyczuć to sprzęgło, gaz, żeby przez taką muldę przeskoczyć na przykład, rozumiesz? A. To jest lekkie uniesienie koła przedniego. To co tam trenowałeś, wiesz, na tej 80, to podrywanie. No. Takie sztuczki różne. Zabawa ze sprzęgłem, gazem i balans i stanie na motocyklu. Aha. No. To jedziemy tam na te, prowadź Tomek na te tam podjazd, tam co... To błoto to jest dla skutera. Czemu? Na radę? Liczy? Liczy, liczy. To lecimy. Techniki trailowej. Jest zabawa. Pamiętajcie, jak wam przednie koło przejdzie, to wszystko wam przejdzie. I pamiętajcie, dociążać tył cały czas. Jedzie! O, na stojąco! O, to ma wymienka. Kuba! Kolana do tyłu, tu! Nie tu, tu! Wyprostowane kolana! Patrz, tak! Kuba, tak, patrz! Mm-hmm.
pozycja ci spadła. Słuchaj, Kubon, ja ci pokażę, jaka pozycja na motorze, dobra? Dobra. Ja ci trzymam motor, a ty ustań. Tak jak stoisz. Tak, nogi do silnika. Tak? Nie, tak, tu całe. Tu do tyłu. Wyprostowane nogi. Wyprostuj nogi. Jak najbardziej. I do tyłu. Tak, proste. I tu się pochylasz. Tak jest. I trzymasz dupę z tyłu i proste nogi. Aha. Tak jak teraz. Teraz jest idealnie. No i to jest pozycja. I to jest pozycja. I tak musisz ćwiczyć. I nic ci nie będzie straszne. Aha. Jak zwalniasz, to wiesz, jak nie złapiesz balansu, no to dosiad robisz, nie? Siadasz. A jak masz prędkość stałą, stabilną, no to tak sobie jedziesz. Aha. I manewrujesz sobie między tym. Nie skręcasz kierownicą, tylko tak się bawisz. Tym uściskiem kolan. Aha. Tego siedziska. O. No widzisz? No, to trenuj. Aha. To po prostu, to nie będziemy wjeżdżać w jakieś tam... No nie, bo tu to nie. Dobra. No to siadaj. O, zakopałeś się. A mój tata jechał na stojąco. To ja sobie trochę takich tych pagórek zrobię. Pojedziemy, tak? No, bo tutaj... Bo ja to lubię takie coś. Dobrze. Kolanami motor trzymaj mocno. O, skuter. Dobrze. Super, Kuba. Prosto nogi, prosto. I dwójkę daj. Dwójkę. Czy trójkę nawet. Dobra, jedź swoim tempem. Nara. Siema do jutra. Siema do jutra. Jutro znowu polanko. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro.
Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.